jak tam z Szembeka wracam, to pełno narodu, bo tutaj to nie dziadostwo. Ludzie nie mają pieniędzy na okupowanie w Uniwersalu. No, tutaj dziadówka kaszle w tramwaju polskim. Państwo zobaczą, że w takich nowych sklepach są ciuchy z używaną odzieżą. Pójdziesz do Superekspresu, kupisz sobie makaron za 2 złote, za 3, za 4, natomiast tam od razu chcą 4, 5, 6. Także te ekspresy, Carrefourki nie są najgorsze. Możesz kupić dużo i tanio, jak kiedyś w Żandzie. Tak to ogólnie jest wszystko drożej. Proszę Państwa, te bloki są bardzo stare i chyba po wojnie tu budowali. Tu Marian Charkowski mieszkał. Proszę Państwa, Marian Charkowski mieszkał. Chyba pod 124. Naprzeciwko apteki w każdym bądź razie. I on nie żyje, i Janeczka Sobieska. Też, no ci bracia starsi. No to Marian Charkowski pokazywał mi zdjęcie sali królewskiej, sali królestwa albo królewstwa, to raczej nie, ale możesz mówić królestwa, bo dużo jest obcokrajowców w Polsce w tych firmach pożyczkowych. No i Tchórza 42, czy coś oficjalnie działająca sala królestwa. Tutaj mamy szpital Grochowski. Woda jest zamknięta, bo jest mróz, miała być wiosna, wcale ta wiosna nie chce przyjść, a już święta pierwszego za 15 dni, za 2 tygodnie. A tutaj mało kto w nocy chodzi, przechodzi, bo się ludzie boją tędy przejść. No jedziemy tramwajem, proszę Państwa, szyba jest w miarę czysta, ale słońce w nas świeci, a dziadówka kaszle.